wzrosną opłaty za wywóz śmieci. Bez maseczek i wydzielonych stref. Park Kulturowy Stary Radom. Miasto ogłosiło przetarg. Katarzyna Kurek, witam we wtorek 29 marca i zapraszam na informacje. Radni Rady Miejskiej w Radomiu przyjęli nową uchwałę dotyczącą zmiany stawek za odbiór śmieci. Miasto nadal będzie dokładało około 15 milionów złotych, ale przynajmniej nie grozi nam anarchia w najbliższych tygodniach, mówił Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia. Przypomnijmy, temat podwyżek za śmieci przewijał się na sesjach Rady Miejskiej już od kilku miesięcy. Kompromis udało się wypracować dopiero przy piątej próbie przyjęcia uchwały. Projekt uchwały przedstawiony na poniedziałkowej sesji znacząco różnił się od tego zaproponowanego radnym wcześniej. Jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej, to w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego cena wyniesie 17 zł, natomiast w wieloosobowym 40 zł. W zabudowie wielorodzinnej ceny wyniosą odpowiednio 15 zł i 33 zł. W przypadku, gdy właściciel nie segreguje odpadów, w zabudowie jednorodzinnej jednoosobowe gospodarstwo zapłaci 51 zł, a wieloosobowe 121 zł. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej opłaty wyniosą odpowiednio 45 i 99 zł. Tak specjalnie nie ma się z czego cieszyć, bo została przyjęta nowa metoda obliczania stawek. Oczywiście niewiele różniąca się od tej poprzedniej. Delikatnie wzrosły te opłaty, ale cały czas do tego systemu będziemy musieli dokładać. Nie 22, ale 15 milionów złotych, a jesteśmy przed przetargami, więc spodziewamy się, że w najbliższych kilku miesiącach te ceny znowu wzrosną i najprawdopodobniej znowu będziemy dokładać tyle, co dokładaliśmy wcześniej. Wbrew pozorom z przyjętej uchwały nie byli też zadowoleni radni Rady Miejskiej. Dziś mamy unormowany system, dwa podziały, gospodarstwo jednoosobowe i wieloosobowe, żadnych innych metod naliczeń nie ma. Jest pierwszy krok zrobiony, kolejny dopiero przed nami. Miasto ogłosi przetargi, zobaczymy jakie ceny będą po przetargach. No niestety obawiam się, że przed nami kolejne podwyżki w kolejnych miesiącach, chyba że będziemy nadal dokładać. 3 złote podwyżki, którą zaserwował nam prawie już 2 lata temu rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o wywóz nieczystości, to myślę niezbyt satysfakcjonująca kwota dla mieszkańców naszego miasta, ponieważ 3 złote podwyżki nie daje możliwości rozwoju dla naszego miasta. Nowe stawki opłat za śmieci zaczną obowiązywać od 1 maja. Koniec z maseczkami w przestrzeni publicznej. W najbliższych dniach będą też likwidowane inne ograniczenia w komunikacji miejskiej. Najważniejszą zmianą dla pasażerów będzie przywrócenie funkcjonowania systemu tak zwanego ciepłego guzika. Bez maseczek można legalnie jeździć autobusami od poniedziałku. Rząd zaleca zasłanianie ust i nosa w miejscach zatłoczonych, ale nie jest to już obowiązkowe. Kolejną zmianą będzie przywrócenie tak zwanego ciepłego guzika, czyli samodzielnego otwierania drzwi autobusów przez pasażerów. O naciskaniu przycisków obok drzwi pasażerowie będą musieli pamiętać od środy 30 marca. Od piątku natomiast, czyli od 1 kwietnia, zostaną również usunięte strefy wydzielone z przodu autobusów. Od kolejnej soboty, czyli od 9 kwietnia, kierowcy będą ponownie sprzedawali bilety jednorazowe, nie jednogodzinne. To jest bardzo istotna rzecz. Sprzedaż była czasowo zawieszona tylko podczas obowiązywania obostrzeń. Nie można jej nie przywracać, ponieważ możliwość takiej formy zakupu biletów przez pasażerów jest zapisana w uchwale Rady Miejskiej i musi być znowu wprowadzona. Obostrzenia w komunikacji miejskiej obowiązywały nas przez 2 lata. Będzie to atrakcyjne miejsce pokazujące początki osadnictwa w Radomiu. Ma to być przestrzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjnym. Mowa o Parku Kulturowym Stary Radom. Urząd Miejski ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Koncepcja zakłada stworzenie atrakcyjnej, otwartej widokowo przestrzeni parku kulturowego, pokazującej początki osadnictwa na terenie Radomia, powiązanej z edukacją ekologiczną. Piątek, 25 marca, Urząd Miejski w Radomiu ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej Parku Kulturowego Stary Radom.
My chcemy, żeby Park Kulturowy Stary Radom realizował funkcje historyczne, funkcje społeczne, ale przede wszystkim funkcje edukacyjne i rekreacyjne. Mamy na to konkretny pomysł, bo oprócz wyeksponowania grodu Piotrówka, o którym to przecież mówimy od wielu, wielu lat, że trzeba, jaki to cenny obiekt posiadamy w naszym mieście i że chcemy go eksponować, do tego dokładamy nowe chociażby ścieżki rowerowe, ale nie tylko, bo chcemy, aby to był aby ten teren był nie tylko dla nas radomian, ale był takim magnesem dla ludzi odwiedzających Radom. Opracowana koncepcja obejmuje tereny należące do miasta. Zakłada między innymi zagospodarowanie i wyeksponowanie grodziska Piotrówka, w tym uporządkowanie zieleni, wyznaczenie nowych i rewitalizację istniejących ścieżek pieszych i rowerowych. Jak mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński, w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy ma być gotowa kompleksowa dokumentacja projektowa. Miejsce, w którym stoimy, to będzie część kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Mleczną. Ogród społeczny, ogród sensoryczny, plac zabaw dla dzieci, zaplecze, jeśli chodzi o sanitariaty, ale także miejsce, gdzie będzie można się rozłożyć na kocyku, piknikować. W sąsiedztwie Piotrówki po północnej stronie ma powstać park edukacyjny z osadą archeologiczną. Kilkanaście obiektów zrekonstruowanych w ścisłej współpracy oczywiście z konserwatorem zabytków. Osada, w której będzie można prowadzić warsztaty, zajęcia, zobaczyć, jak w średniowieczu mieszkańcy tego terenu żyli. To włączenie bardzo silne w odkrywanie historii, szczególnie dla tego młodszego pokolenia. Po sąsiedzku plac zabaw, ale plac zabaw taki, powiedzmy, naturalistyczny. Z naturalnych elementów, drewno, płótno i tym podobne rzeczy. Miasto liczy, że finansowanie projektu będzie możliwe ze środków unijnych, ale do tego potrzebna jest dokumentacja. Na oferty w przetargu Urząd Miejski czeka do 11 kwietnia. Kilkudziesięciu seniorów spotkało się w Domu Kultury i Dalin, by zyskać wiedzę na temat bezpieczeństwa pieszego w ruchu drogowym. Seniorzy muszą być bezpieczni. Oni też często odprowadzają swoje wnuki do szkoły, więc ta wiedza jest im potrzebna, mówił dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu razem z samorządem województwa mazowieckiego od kilku lat prowadzi kampanię Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Głównie polega na przekazywaniu przedszkolakom i dzieciom z klas 1-3 odblasków i na prelekcjach z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podobne działania prowadzone są także dla seniorów. To ważna grupa społeczna, która uczestniczy w ruchu drogowym. Wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji wpadliśmy na pomysł w zeszłym roku, żeby zorganizować spotkania dla grup senioralnych. Odebrane zostało to bardzo pozytywnie przez kluby seniora, przez stowarzyszenia skupiające seniorów. Wykład trwa około 1,5 godziny. Przypominamy naszym seniorom podstawowe zasady ruchu drogowego, jak bezpiecznie się poruszać, zarówno jako pieszy, jako rowerzysta, a na koniec doposażamy ich w odblaski. Takich spotkań odbyło się już ponad 20. W pewnym sensie jest to szkolenie, czyli jakby z podstaw zachowania zarówno na drodze pieszych, jak i w ruchu drogowym samochodów, jak się zachować na przejściu dla pieszych, jak się zachować jadąc na rowerze. Myślę, że to jest bardzo dobre dla nas wszystkich, dlatego że wydawałoby się, że wszyscy uczestniczymy w tym ruchu. Hasło kampanii to seniorze, bądź bezpieczny. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.